Jeżeli chodzi o tą elektromobilność, to naszym celem nie jest spełnienie wymagań ustawy, tylko spełnienie wymagań czy oczekiwań rzeczywistości. To zawsze ustawa rzeczy nadąża za tą rzeczywistością. Nie zawsze ustawa ma musi coś tam nakazywać, a możemy jako samorząd reagować sami. Do tego, co się dzieje. Natomiast w Polsce już wychodzi z taką inicjatywą. My mamy pakiet ekologiczny, tak zwany, nazywamy, mamy dopłaty do wymiany kotłów. Pomagamy też mieszkańcom skorzystać z tego programu 2014-2015 warszawskiego, również rządowego, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mamy akcję Sadzimy Drzewa, które mają na celu dbanie o czystość naszego środowiska. Mamy festiwal Ecofin, gdzie też tam szeroko rozumiana edukacja jest realizowana. Wiele składowych programów ekologicznych jest w gminie Nowego już aktywowana. I to ma być kolejny punkt, żeby mieszkańcy, którzy chcieli mieć samochód nie na spaliny i jeździć samochodem nie na spaliny, mieli też również możliwość publicznego ładowania tego samochodu. I myślę, że powinniśmy również w taki sposób dbać o nasze środowisko. Drzewa to jedno, piece, ale to, co z rur naszych samochodów wylatuje, też nie jest zdrowe dla nas, dla naszych najbliższych i dla naszych mieszkańców. W związku z tym, pani radna, patrzymy kompleksowo staramy się kompleksowo, że tak powiem, ten temat ogarnąć. Oczywiście, jeżeli w przyszłości udałoby się na ten cel, w trakcie realizacji tego celu uzyskać środki dodatkowe, że tak powiem, to wtedy zaoszczędzimy własne i to jest zasada, którą często stosujemy. Tutaj z panią się zgadzam, że jak najbardziej patrzymy na to, co jakie pieniądze są, inne instytucje być może mogą nam pomóc. Jeżeli tak się wydarzy, to będziemy o nie aplikować, ale zależy nam, żeby taki też punkt był. Z informacji medialnych, nie wiem, czy państwo śledzicie, czy nie, powstają takie amatorskie mapy Polski i Europy dla osób, które posiadają już samochody elektryczne, gdzie możesz naładować swój samochód. I osoby, które posiadają taki samochód, wyruszając w trasę, sprawdzają sobie takie punkty, gdzie, którą trasą wybrać, którą trasą jechać, gdzie można naładować samochód, która trasa jest ekologiczna. To jest również pewien element promocji ekologicznej naszego miasta. Więc tutaj tych walorów ekologicznych, promocyjnych jest bardzo dużo i chcielibyśmy, że tak powiem, dać naszym mieszkańcom również tego typu możliwości. Sam się spotkałem z kilkoma osobami, które chętnie by nabyły taki samochód i się pytają, dlaczego w mieście nie macie punktów. No wszędzie już jest praktycznie. W każdym mieście, które szanuje środowisko, szanuje ludzi, taki punkt jest. No chociaż jeden postawcie, zobaczycie, jak się sprawdzi, to zawsze można dostawić. A teraz tych samochodów będzie zdecydowanie więcej, tym bardziej, że są dopłaty do samochodów, że tak powiem, ekologicznych. I niektórzy decydują się na zakup takich pojazdów. W mojej ocenie to jest trafione. Nowa Polskie jeszcze nie wszyscy są do tego przygotowani. Nie każdy chce mieć taki samochód, ale myślę, że ten czas, który idzie, że tak powiem, pokaże, że to dobra decyzja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.